Przechodzimy do druku numer 549, referuje Magdalena Marnyła. Uchwała w sprawie opinii do projektu rozbudowy ulicy Kordyżowej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie projekt rozbudowy ulicy Kordyżowej w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rada Dzielnicza opiniuje pozytywnie realizację przedmiotowego zamierzenia, jednakże proszę o ujęcie następującej uwagi. Zgodnie z wytycznymi dla osób niewidomych i słabowidzących, pasy medialne, czyli tzw. pasa integracyjna, powinny być usytuowane prostopadle do kierunku przejścia dla pieszych. Istotnie jest takie położenie linii człowieka pasa medialnego, który jednoznacznie określa kierunek przejścia. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, wnioski? Krzysztof Kwarczak, proszę. Mam takie pytanie, bo nie widziałem tego te projektu budżetu. Jakie są fazy, to w przyszłym roku będzie realizowana ta ulica? Mówimy o piątym etapie. Jest skończona dokumentacja, są przeznaczone pieniądze, tylko ja przyznam szczerze, tak, w projekcie jest poprawka i ona mówi, że w 200 tysiącach, natomiast początkowo było 500 tysięcy. Z tego, co Zikid mówi, tylko zdążą dokończyć dokumentację i ewentualnie jakieś podziały geodezyjne wykonać i to jest wszystko, co w przyszłym roku zdążą. Natomiast w poprawce Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej znalazło się również rozpoczęcie dokumentacji 6 etapu z kwotą 80 tysięcy na koncepcję. Czyli nie wchodzą. Jeszcze jakieś pytania? Czy jeszcze jakieś zdania nie ma? Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.